W budynku Gdańskiej Rady Miasta wyłożono księgę kondolencyjną. Mogą się do niej wpisać wszyscy, którzy chcieliby wyrazić swój smutek i żal po odejściu arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Człowiek Kościoła, jakich powinno być więcej w Kościele. Człowiek, który był dla zwykłych ludzi, który pomagał, który łączył, a nie dzielił. Więc to jest wielka strata. Trudno mi się z tym pogodzić, że tak wielkiego człowieka, który z tak wielkim humanizmem podchodził do każdego człowieka i tych ludzi wierzących i tych ludzi niewierzących, że nigdy nas nie dzielił, no że jego po prostu już między nami nie jest. Jest to na pewno dla nas wszystkich, gdańszczan, dla pomorzan, dla Polaków wielka strata. Do końca życia nie zapomnimy jego uśmiechu, jego słów, które tak naprawdę wspierały wszystkie osoby na ostatniej drodze życia. Wielki człowiek, który umiał patrzeć na małego człowieka, na każdego z nas i na chrześcijan, katolików i na wszystkich również grzeszników. I zawsze patrzył ze zrozumieniem, patrzył z taką dużą wrażliwością na potrzeby właśnie drugiego człowieka. I tego głosu, takiego rodzaju głosu w gdańskim i polskim kościele, myślę, będzie nam bardzo brakowało. Pamiętam go przede wszystkim przy Okrągłym Stole, gdzie byłem jednym z ekspertów i wiedziałem, że odgrywa w tym przedsięwzięciu olbrzymią rolę, bo miał olbrzymi autorytet. Zawsze jak miałam przyjemność rozmawiać z arcybiskupem, to ta rozmowa była taka jak z najlepszym znajomym. I to świadczy też o wielkości człowieka, że się nie wywyższał, że z każdym rozmawiał tak, jakby był jemu równy i z wielką życzliwością, z dobrocią i z dużym dowcipem, a taki dowcip to również jest dodatkowa inteligencja. Księga kondolencyjna dostępna będzie do soboty w godzinach od 8 do 16.